Szanowni Państwo, znajdujemy się w dzielnicy przemysłowej Grudziądz, przemysłowy Niszek, przemysłowy Rządz, w dzielnicy, w której zlokalizowanych jest bardzo dużo zakładów przemysłowych, gdzie pracują tysiące Grudziądzan, nie tylko Grudziądzan. Tu są takie kluczowe zakłady jak chociażby Hydrowakum, Tascomont, Wisła, Unia, Fischer Caravelle, Polmlek, MSU, Larif i wiele, wiele, wiele innych. Wymieniłem tylko te największe. Tak jak powiedziałem, to są miejsca pracy dla tysiąca Grudziądzan. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się pozyskać środki na przebudowę układu komunikacyjnego w tej części miasta. Dzięki tym prawie 60 milionom złotych przebudowane zostaną takie ulice jak Jeziorna, ulica Malczewskiego, ulica Magazynowa, Składowa, ulica Aleja Sportowców. Wybudowane zostanie też rondo przy zbiegu ulicy Malczewskiego i ulicy Kujawskiej. Dla tej dzielnicy Grudziądza jest to rewolucyjna inwestycja, która w ciągu najbliższych 2 lat, myślę, odmieni całkowicie układ komunikacyjny. Jednocześnie odciąży bardzo mocno tą część mieszkaniową, ponieważ dzisiaj mamy, ten ruch się miesza z częścią mieszkaniową tej dzielnicy, szczególnie Miszka. Myślę, że po jej realizacji komfort życia mieszkańców się bardzo mocno poprawi, ale jednocześnie też dostępność właśnie do tych dużych firm przemysłowych też ulegnie zdecydowanej poprawie. Chciałbym tutaj podziękować wszystkim zaangażowanym w zdobycie tych środków. Dziękuję panu ministrowi Sztuckiemu za wsparcie. Jako miasto jesteśmy gotowi do realizacji tej inwestycji. Mamy już częściowo przygotowaną dokumentację. Myślę, że pozostałe rzeczy związane właśnie z przygotowaniem projektów, o tym powie szczegółowo pani dyrektor Łazarczyk, przygotujemy czy uzupełnimy w ciągu najbliższych miesięcy, tak aby ta inwestycja zgodnie z harmonogramem ruszyła w przyszłym roku. Dziękuję. To niemal 60 milionów złotych dla Grudziądza, dla mieszkańców tego miasta. Tutaj też chciałbym pozdrowić bardzo młodego mieszkańca, który uczestniczy w tej konferencji prasowej. Pieniądze, które zostaną przeznaczone na bardzo poważną, daleko miesięczną, szeroko zakrojoną przebudowę infrastruktury drogowej na osiedlu Mniszek i osiedlu Rządz Przemysłowy. Bardzo potrzebna przebudowa, tak dla mieszkańców, którzy w tej części miasta mieszkają, ale też dla przemysłu, fabryk, przedsiębiorstw, biznesu, który tutaj jest ulokowany i który dzięki tej inwestycji będzie mógł być tutaj ulokowany. Te pieniądze, 58,8 miliona złotych, pochodzą z rządowego programu Polski Ład, adresowanego do obszarów przemysłowych. Proszę Państwa, rządowi Prawa i Sprawiedliwości bardzo zależy na tym, żeby rozwijała się cała Polska równomiernie, żeby rozwijała się też Polska lokalna, żeby rozwijały się także takie miasta jak Grudziądz. Miasta bardzo doświadczone okresem transformacji. Miasta, w których w latach 90. masowo zamykano, wyprzedawano, majątek państwowy likwidowano, przedsiębiorstwa państwowe, z których część na pewno mogłaby dobrze funkcjonować, gdyby nie przyjęto właśnie takiego lekkomyślnego założenia, że wszystkiego, co do tej pory było państwowe, należy się pozbyć. Rozmawiam często z mieszkańcami Grudziądza, z mieszkańcami, którzy jeszcze w latach 80. pracowali w niektórych wielkich zakładach i często mówią mi, płaczą, mają łzy w oczach, wspominając właśnie tamte czasy, kiedy z dnia na dzień tracili pracę i znajdowali się bez środków do życia. W Grudziądzu do dzisiaj da się odczuć skutki tamtych czasów. Jestem przekonany, że właśnie tego rodzaju środki, które pozwolą tę część miasta rozwinąć, pomogą odmienić Grudziądz, pomogą przyciągnąć tutaj nowych inwestorów, pomogą pozyskać, utworzyć nowe miejsca pracy. Chciałbym z tego miejsca także podziękować radnym Prawa i Sprawiedliwości, moim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem pana radnego
Krzysztofa Kosińskiego, który bardzo zabiegał o poparcie dla tych środków. Dziękuję panu prezydentowi za złożenie tego wniosku. Pozwólcie państwo teraz, że wręczymy wspólnie panu prezydentowi tę promesę na kwotę właśnie niemal 60 milionów złotych. To, proszę państwa, bardzo duże pieniądze dla Grudziądza. Proszę zwrócić uwagę, że nieprawdą są te wszystkie tezy, jakoby tylko samorządy rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość otrzymywały środki. Nam naprawdę zależy na dobru Polaków, na dobru Grudziądzan i dzisiaj widzicie państwo, jest tego najlepszy przykład. Rząd prowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość, opozycja w Grudziądzkiej Radzie Miejskiej właśnie będąca z Prawa i Sprawiedliwości, która zabiega o te środki i pan prezydent, który te środki dzisiaj w sposób symboliczny otrzymuje. Bardzo proszę, panie prezydencie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Te ulice, które wymienił, a więc tutaj, gdzie stoimy, zaczynamy od ulicy Jeziornej, dalej ulica Malczewskiego, dochodzimy do ulicy Kujawskiej. Samej ulicy Kujawskiej nie przebudowujemy, jednak robimy rondo u zbiegu Kujawskiej i Alei Sportowców. Dalej idziemy do ulicy Droga Pomorska i aż do skrzyżowania do przejazdu. Po drugiej stronie szosy toruńskiej robimy ulicę Magazynową na odcinku od ronda z szosą toruńską do ronda przy Termetalu oraz robimy całą ulicę Składową. To jest zakres, który mamy do zrealizowania. Jeżeli chodzi o samą procedurę, to ponieważ te pieniądze są ogromne i mamy bardzo dużo do zrobienia, całość to jest zakres powyżej 5 km. Jak wiemy, powyżej już 1 km wchodzimy w decyzję środowiskową. Jeżeli chodzi o ten obszar, musimy ją wykonać, ponieważ na część mamy dokumentację, dokładnie dokumentację mamy na ulicę, na której stoimy, Jeziorno i Malczewskiego, ale ponieważ dostaliśmy duże pieniądze, to rozszerzymy to wszystko jeszcze o ścieżkę rowerową, bo tak jak wiemy, tutaj na szosie toruńskiej jest ścieżka transportowa, ścieżka rowerowa transportowa, chcemy ją rozszerzyć na ulicy Jeziornej i ulicy Malczewskiego. A więc i tak musimy na całość zdobyć decyzję środowiskową, więc pierwsze kroki to są takie, że wyłaniamy przetarg na PFU, czyli program funkcjonalno-użytkowy wraz z decyzją środowiskową. To musimy zrobić bardzo szybko, dlatego że mamy 9 miesięcy od podpisania na ogłoszenie przetargu. My będziemy to robili w systemie projektu i buduj, dlatego żeby było szybciej. Oczywiście już same te dalsze projekty podzielimy na części. Czyli PFU robimy na całość, tak żeby była jedna decyzja środowiskowa, bo tak musimy zrobić. Natomiast resztę dzielimy na części, tak żeby jak najszybciej wykonawcy mogli wejść na poszczególne części. A czy to będzie podzielone tak, że będzie kilka przetargów na wykonawstwo, tak? Tak, dokładnie na wykonawstwo. To znaczy będzie jeden przetarg, a będą po prostu będzie to podzielone na części. Szanowni państwo, ja również jako przedstawiciel rządu w terenie bardzo cieszę się z tych bardzo dużych pieniędzy. To są naprawdę poważne środki. Za tę sumę prawie 60 milionów można wykonać, słyszeli państwo z ust pani dyrektor, zakres prac, które będzie można przeprowadzić. Ja pójdę o krok dalej w stosunku do tego, co powiedział pan minister Szczucki, gratulując samorządowcom grudziąckim, a ze szczególnym uwzględnieniem naszych radnych, którzy są radnymi opozycyjnymi. I tutaj został wymieniony pan przewodniczący Kosiński. Ja powiem, że pan przewodniczący jest naczelnym natrętem w Grudziądzu w zabieganiu o środki. Bardzo proszę, panie przewodniczący, kontynuować to natręctwo, bo zwycięzca tutaj jest jeden, Grudziądz. Miasto Grudziądz, które w pędzie ku przyszłości zyskuje duże wsparcie i wiecie państwo, ci, którzy interesują się sportem, że zawsze sztafeta robi lepszy czas niż indywidualny biegacz, więc kiedyś ta pałeczka władzy zostanie przekazana, ale Grudziądz nie traci czasu. W drodze rozwoju nie traci czasu i to jest dobra wiadomość i dobry dzień dla Grudziądza. Bardzo się cieszę, gratuluję panie prezydencie, tak, gratuluję panie radny. Dziękuję bardzo. Głównym takim natrętem w zakresie też pewnie tej samej idei wykonania remontów, też niezbędnych remontów na terenie osiedla, które też tutaj jest nieopodal tej strefy naszej tutaj przemysłowej. No, byli mieszkańcy, przypominacie sobie państwo, była inicjatywa też zebrania 750 podpisów, które odegrały też główne znaczenie. Pan prezydent przystąpił do etapu projektowania też, ale i sportowców między innymi, która była do wspólnego użytku zarówno przemysłu, ale także i mieszkańców tego osiedla. I tutaj zaspokoi to też wieloletnie oczekiwania mieszkańców tego rejonu, tego obszaru, odbudowania
odbarczy też ruch na terenie osiedla, to jest bardzo ważna sprawa, że nastąpi pewne odbarczenie poprzez ten dodatkowy dukt komunikacyjny, który będzie wyprowadzał samochody z terenu osiedla przez ten przejazd. To jest też bardzo dobre rozwiązanie, dlatego bardzo dziękujemy jeszcze raz panu ministrowi Krzysztofowi Szczuckiemu i panu wojewodzie za to wsparcie tej tak bardzo ważnej inwestycji i za ten bardzo wielki grant, bo to wielki grant. To nie tak często się zdarza, że prawie 60 milionów trafia w ręce samorządu, który może je z pożytkiem wykorzystać dla lokalnej społeczności.